Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a przed wami jest gra, którą powinienem już dawno temu zagrać na kanale, ale z jakiegoś powodu za każdym razem miałem jakieś wymówki, by się za nią nie zabrać, chociaż już w 2019 robiłem z tej gry streama, aczkolwiek nigdy nie było takiej pełnoprawnej, oficjalnej serii, więc panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, zapraszam was na długo wyczekiwany prequel na tym kanale z gry. Tylko przewinijmy sobie demo, bo nas to nie interesuje. Dokładnie, z gry Spider-Man 2. Dokładnie to Spider-Man 2 Enter Electro, no ale... Previously on Spider-Man. Who dares? Face me, coward! Face a worthy foe! Spider-Man? He's stealing Octavius's device! That was Eddie Brock! I don't want to believe that you pulled off the heist today, but I've got to make sure. Daredevil! That leaves one question. Where's Rhino? Cat! Phase 1 completed. Let us begin Phase 2. No one can control the symbiotes. No one! And now, Spider-Man 2. Tak jest. Jesteśmy już sobie właściwie w menu Spider-Mana 2. I pozwólcie, że wejdę szybko w opcję, żeby po prostu mi się demko z powrotem nie włączyło. Mam przynajmniej taką nadzieję, że wchodząc w opcję to uniknę pojawienia się demka. I tutaj troszeczkę zmniejszę swoją kamerkę, żeby nie było, że jestem za wysoki czy coś. W sensie, bo wiecie, chcę jakoś tam kolaborować z tą kamerką, żeby nie była ona za dużo w let's playu. W każdym razie tak, długo wyczekiwany sequel pojawia się na tym oto moim kanale, czyli... Zagrajemy w Spider-Man 2 Enter Electro. Dlaczego długo wyczekiwany? Ponieważ za każdym razem, kiedy chciałem zabrać się za tą gierkę, to ciągle coś mi wypadało lub sam po prostu nie darzyłem sympatią tego tytułu i w sumie mogę powiedzieć, że niewiele się zmieniło do tego czasu, dlatego że nie mówię, że Spider-Man 2 Enter Electro na PS1 jest, nie wiem, najgorszą grą z serii, aczkolwiek jako prequel... Tak, prequel, bo to się chyba mówi o prequel czy sequel? Nie, sequel to było coś, co... Kurwa, aż zobaczę. Przepraszam najmocniej, ja tutaj się pomyliłem, chciałem powiedzieć sequel, a nie prequel, więc jeszcze raz. Spider-Man 2 jest trochę według mnie gorszym sequelem od Spider-Mana 1. Dlaczego? Ponieważ... Zresztą sami zobaczycie w trakcie gameplayu, ja to nie będę wam za bardzo... W sumie spoilerował, bo już od kilku lat nawet mówię tą opinię, dlaczego uważam, że dwójka jest... Tak więc jeszcze raz mówię, Spider-Man 2 jest według mnie gorszym sequelem w przeciwieństwie do Spider-Mana 1, który według mnie był dosyć mocną grą. Aczkolwiek ma też Spider-Man 2 Enter Electro parę swoich pozytywów, o których na pewno sobie porozmawiamy. Co do mojej opinii, no to ona jest od dłuższego czasu taka co do Spider-Mana 2. Więc no mówię, dlaczego mam taką opinię, to zobaczycie już w trakcie tego let's playa, więc ustawmy sobie mniej więcej głośność. Ja bym sobie muzykę dał dosyć głośno. Niech będzie, że tak to ogarnąłbym. Can't be too many of them left. Can't be too many of them left. No i powiedzmy, że poziom audio tych filmików, które będziemy sobie oglądali, czyli cutscenek, byłby też taki dosyć dobry. Tak więc dobra, wyjdźmy sobie stąd, zacznijmy nową grę. I myślę, że ponieważ ja Spider-Mana 2 naprawdę znam chyba najgorzej z całej serii, to zagrałbym chyba sobie na... Kid mode. Zawsze lubiłem ten dubbing. Właśnie nie wiem, czy zagrać na easy czy na normal, kurczę pieczone. To jest dobre To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że w sumie na normalu chyba dostanę za bardzo w dupę, bo ja naprawdę bardzo mało grałem w tę grę, więc zaryzykuję easy, bo kid mode to tak trochę, kurde, no cienizna by była, więc dobra, niech będzie easy. I teraz wsłuchajmy się w cutscenkę, która będzie leciała. A znaczy oglądajmy. Welcome, true believers. Stan Lee here to bring you yet another scintillating tale of superhero derring-do. Now it appears that trouble has found our arachnid hero yet again, so get ready for a pulse-pounding, web-slinging tale of shocking revelations. Beast, what's got you bounding about? Not a sentinel attack, I hope. Greetings, my web-slinging compatriot. I noticed perchance your diurnal patrol and thought I would provide you with information of a practical and necessary nature. Thanks for the show of interest, Beast, but I've been doing this for a while now. I think I'm okay. Indeed. We shall see. Would you mind telling me what this is? That's my trusty spider compass. It shows me where to go when I'm out and about. I do believe you are correct, sir. Since you're so smart, why don't you try following me? Dobra, jestem z powrotem, już jesteśmy po cutscence, tak więc jak widzicie, cutscenka wprowadzająca mniej więcej przedstawiła nam fabułę tej gry, czyli po prostu Elektro postanowił napaść na bank, no i sparaliżować przy okazji paru pracowników, więc naszym zadaniem jest po prostu pozbycie się Elektro, ponieważ Elektro jest gorszym antagonistą niż Dr. Octo Octavius. Swoją drogą, według mnie nigdy jakoś nie przepadałem za postacią Elektro. Zawsze wolałem właśnie tego Misterio, Octopusa i wielu tam innych złych, czarnych charakterów, ale no kurde... Elektro to według mnie to jest naprawdę, no, słaby antagonista i to jest takie moje subiektywne zdanie. Możecie się oczywiście ze mną zgodzić lub nie. Oczywiście zanim też pojawiła się taka scenka, to mieliśmy krótkie przypomnienie ze Spider-Mana 1 i jak mogliście zobaczyć, były modele, które troszeczkę się różniły od tego, co mieliśmy na PS1. To jest dlatego, że Vicarious Visions, czyli twórcy tej otoż gry, postanowili, że w ramach takiego przypomnienia dadzą modele z wersji PC-towo-dreamcastowej, dlatego tam mieliśmy trochę inny model Rhino, trochę inny model kobiety kot, no i między innymi inny model tego Venoma. Co jeszcze mógłbym wam tutaj powiedzieć co do zmian, jakie zaszły? No teraz, jak widzieliście, była bestia z X-Menów, który nam tutaj tłumaczył mniej więcej co to w ogóle jest, to w prawym dolnym rogu. W zasadzie to parę, że tak powiem, linijek w dół ode mnie. No i to jest Spider Kompas, który będzie nam pokazywał, gdzie mamy się poruszać. I Beast aka Bestia będzie po prostu zamiennikiem za kobietę kot. Czyli tak jak kobieta kot zawsze, kiedy wchodziłeś w ten znak zapytania, ci się pojawiała i tłumaczyła gameplay, tak teraz będzie to robiła Bestia z X-Menów. Obecnie, jak widzicie, jesteśmy w New York City, który jest po południu. To już nie jest to samo New York City za dnia, tylko teraz mamy trochę w innej okazałości New York City i szczerze powiedziawszy nie wiem czemu, mimo że to miasto niewiele się różni od wersji ze Spider-Mana 1, to jakoś mam większy sentyment do jednak wersji ze Spider-Mana 1, bo tutaj tak mi się wydaje, że jest parę takich bloków, które, no cóż, no dziwnie wyglądają w tej konfiguracji, jakbym to mógł powiedzieć. Dobra, więc teraz zobaczmy kontrolki, jakie mamy, czyli tak, kwadratem mogę atakować, trójkątem mogę robić coś takiego, kółką mogę też atakować, więc... Aha! I teraz mogę R2 jakby popalić, czyli latać, gdzie w Spider-Manie 1 mogą to robić R1 lub X-em, jak grałem na Kid Mode. No i dobra, lecimy sobie dalej, wtedy na następną stronę, że tak powiem. Tam w tle, jak mogliście zobaczyć, jest oczywiście już kultowy w tej serii, w tej duologii w zasadzie, budynek Fantastycznej Czwórki. Tak więc ładne cameo mamy tutaj. No i co, musimy się teraz dostać, że tak powiem... O, Spider Instinct się aktywuje. No i musimy oczywiście opryszków tutaj lać, tak jak to było w Spider-Manie 1. Tylko problem w tej części jest taki, że tak jak w Spider-Manie 1 mieliśmy wiele misji, które było takich, wiecie, innowacyjnych, jak na przykład, nie wiem, pościg za Venomem czy coś, to 90% misji w tej grze to jest dosłownie napieprzanie się z NPC-ami. I to jest coś, co według mnie powoduje niemały Resident Sleeper. Dlatego ta część trochę według mnie jest gorsza, plus szczerze powiedziawszy, no kurde, mam wrażenie, że ta gra w ogóle powstawała na szybko, bo zobaczcie na ten model Spidermana. Okej, wszystko jest fajne, ale dlaczego on ma pod swoimi pachami pajęczynę? Co on kurwa się nie myje, czy co? Nie, naprawdę, co autorzy mieli na myśli robiąc coś takiego? To mnie w ogóle zastanawia. Bo nie wierzę w to, że to miał być jakiś hehe śmieszny easter egg, czy jakiś kurde nie wiem... coś dla beki, żebyśmy my się pośmiali. No raczej wątpię. Chyba że chcieli z człowieka pająka zrobić nietoperza, no to mogli kurde, nie wiem, nazwać go Batman, normalnie Batman. Taki Batman kurde za punkty z Biedronki. Ogólnie w tle nam towarzyszy muzyka, jak sami zresztą słyszycie. I przyznam, że jako tako jest... Aha, znowu mi się emulator skraszował, świetnie. Dobra, jestem z powrotem z wami. Niestety, oczywiście musiało mi standardowo wywalić emulator, bo jak żeby inaczej. Nie wiem dlaczego tak w ogóle jest, nie wiem dlaczego EPSX ma z tym jakiś problem. Tutaj przy okazji musiałem jeszcze luknąć, czy aby na pewno wszystko się nagrywa i nagrywa się bardzo dobrze, bardzo świetnie. W każdym razie... No mówię, nie ogarniam tego fenomenu, że tak powiem, tych pajęczych pach, które tutaj, że tak powiem, nasz Spider-Man ma zainstalowane, a raczej pokazane. Ale co do właśnie muzyki, którą mogliście tam w tle sobie posłuchać, to powiem szczerze tak, soundtrack może w tej grze nie jest jakoś super zły, ale umówmy się, super dobry też nie jest. To jest... Tak jak Spider-Man 1 miał taki naprawdę bardzo fajny, rockowy soundtrack, gdzie po prostu mogłeś sobie... No mogłeś sobie zapamiętać parę takich naprawdę fajnych tych. Tak tutaj, no... Sorry bardzo, ale dla mnie to troszeczkę... No jest to gorszy soundtrack. Według mnie, w mojej opinii. Oczywiście. O, i możemy teraz oczywiście kontynuować lub iść na trening, ale my oczywiście chcemy kontynuować. Dobra, to wiecie co, może szybką synchronizację zrobię, tak więc dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Wszystko dobrze, pięknie. I teraz lecimy z X-em i oglądamy dalej. What are they up to? Do that hero thing, Spidey. You won't get far with that Spidey tracer on him. Hey, whoa, whip freak! Whoa. Dobra, więc jesteśmy w samym środku dosłownie bójki, tak więc myślę, że można zacząć. Bez zbędnego przedłużania, tak więc klepiemy się oczywiście z naszymi kurde NPC-ami. Oni są prawdopodobnie oczywiście na zlecenie Elektro, no bo kogo innego mogliby być, skoro Elektro jest tutaj głównym złym. I tak jak widzicie, następna misja polega na tym, że bank został obrabowany, więc oczywiście musimy dorwać tych oprychów i spuścić im łomot. Aczkolwiek zaraz to, co oni odpierdzielą, to będzie naprawdę cios poniżej pasa, przynajmniej według mnie. Bo zobaczcie, co oni teraz zrobią. Widzicie, wysadzili cappuccino expresso, czyli w New York City jedyną kawiarnię, którą możecie zdobyć, ponieważ tutaj prawdopodobnie Spider-Man, a Peter Parker mógł sobie popijać kawkę. Nie, no dobra, oczywiście żartuję, to są oczywiście takie żarciki. Aczkolwiek to jest właśnie coś, z czym ja miałem niejednokrotny problem, kiedy pierwszy raz grałem w Spider-Mana Enter Electro. Mianowicie nie potrafiłem nigdy tego hydrantu ogarnąć. I nie pamiętam, co trzeba było robić, żeby jakoś wycelować tą pajęczyną, bo wiem, że coś trzeba było robić, tak więc zapytajmy się naszą bestię, co dokładnie trzeba zrobić. O, widzicie? Tak trzeba było to zrobić. Nigdy nie potrafiłem, szczerze powiedziawszy, aktywować tego hydrantu, przez co bardzo często, kiedy wracałem do tej gry, no to właśnie kiepściłem w tym oto momencie i zawsze kończyło to się tak, jak się kończyło. Swoją drogą zawsze zastanawiało mnie, co tutaj jest. Bo patrzcie, to jest taka dosłownie bariera, gdzie w zasadzie nic nie ma, nie? To mnie zawsze zastanawiało, nie wiem dlaczego. W ogóle tutaj jak ładnie nawet zrobili. To muszę pochwalić właśnie Vicarious Visions, że oni ładnie tutaj odrestaurowali to New York City, bo zobaczcie, jaka tutaj fajna rzeczka, raczej wątpię, że to jest rzeczka, takie bardziej morze, jakie sobie tutaj płynie. Świetna sprawa. A muzyka, która tutaj leci, jak najbardziej również jest spoko. Graficznie gierka nie prezentuje się źle, tutaj nawet nie mam do czego się przyczepić, bo ona wyszła rok później po Spider-Manie 1. Na PS1, PC, Dreamcasta i tak dalej. Ta gra chyba tylko ekskluzywnie na Playaka 1 wyszła, z tego co dobrze się orientuję, tak więc no cóż. Tak więc teraz posłuchajmy sobie muzyki, ale za ten czas poszukam tych oprychów. Miłego słuchania, bo mam nadzieję, że soundtrack wam również się spodoba w miarę. O, tutaj mogę sobie przy okazji życie zabrać. Dobra, zamykam się i już szukamy oprychów. No i sam, kurde, widzicie? Długo nie trzeba było szukać. Oj, proszę bardzo. Nice one. Wow, trochę za szybko. No i teraz naszym zadaniem jest przy okazji ugaszenie pożaru. Tak, i trzeba było ugasić pożar właśnie spider-pajęczyną. Więc teraz ostatnie, co nam zostało, to pójście gdzieś, o właśnie chyba tutaj. Tak jest, tutaj chyba będzie musi iść. Dokładnie tak. Setup! How original! Idą frajerzy, na klepanko, lecimy kurde! 4 na 1 to banda łysego, znaczy banda Elektro w tym wypadku. Dawaj kurde, co ty będziesz? Jak ja ci tutaj spuszczę łomot, to będzie zaraz kurde leżał i kwiczał. Co, więcej was jest, czy już was nie ma więcej? Nameless Thug Zero. Another shout out for yours truly. The signal for my spider tracer is growing weak. Better take to the rooftops and follow my compass. No, i teraz naszym zadaniem jest dostanie się do tego białego budynku na sam dach i wtedy misję, a raczej poziom drugi będziemy mieli już ukończony. Tak, dosłownie tak właśnie między innymi będą prezentowały się nasze poziomy, czyli zrób jakieś tam zadanko, sklep oczywiście NPC-ów, no i leć, że tak powiem, do góry. Taka jest prawda i tak to niestety się będzie prezentowało. Szkoda, no ale cóż, co zrobić. Not high enough.